Witam, widzowie. Przed chwilą nagrywałem film i okazało się, że byłem na tym filmie tak dużym debilem, że naprawdę już lepiej jest nic nie mówić niż powiedzieć, niż po prostu pokazać wam, co tam nawet wygadywałem. Autentycznie. W sensie trzeba się do tego przyznać, że nawet. No, to jest w ogóle śmieszne, bo nagrałem film, który, który, do którego teoretycznie nie powinienem się był przyznawać, bo mówiłem tam tak głupie rzeczy, że. Już myślałem po, chw po chwili, że spadnę z krzesełka. Na przykład powiedziałem taką rzecz, że pewnie da się zrobić kontrakt na, des na rewolwer R8. Jar. Także możecie się już domyśleć, jakie były inne rzeczy, jakie wpadły w tym filmie. I tego typu informacji było tam pełno, więc widzicie, jaki człowiek do was mówi. A ja się przyznaję do tego, bo każdy jest debilem. Dlatego zamiast gadać jak idiota. No, to pogadam trochę remoncie. Ogólnie, jak wiecie, Riptide się kończy. Jutro chyba nawet. I pewnie będzie jeszcze o tym film jakiś wieczorny, co się dzieje z tym wszystkim. No ale, w momencie jak popatrzycie sobie na rewolwer R8 Żar, to zobaczycie, co się dzieje. I to jest najgorsze, że to tylko tu się tak dzieje. W sensie, jak sobie patrzycie na taką ołówkę. Pewnie znowu się okaże, że no. To... A to długoterminowo i nieprawda, a tam to krótkoterminowo i prawda, więc weźcie się już do mnie, przynajmniej nie a widzicie OBS. Yy, dobra, i ogólnie rewolwer wyskoczył. I to jest bardziej taki film na zasadzie Reakta niż yy, na zasadzie tego, że yy, jakieś analizy, bo co tu analizować, no po prostu co poleciało do góry. Przy czym nic innego nie leci do góry, więc... Śmieszne. No. No i teraz tak. Czy warto w niego inwestować na flipa? Czyli na flipa się chyba tak mówi. Tak wy mówicie to. Wy, jak wy tak mówicie i ktoś mówi źle, to moi widzowie a nie, naprawdę ja tylko podłapałem. Nie będę tak mówił. Eee, co chciałem powiedzieć? Ogólnie czy warto na taką krótkoterminowaczkę zainwestować w to? No ja ogólnie to najprawdopodobniej kupia. Swojały film, naprawdę idealny. Błyskotliwy. Ja to najprawdopodobniej kupię z tego powodu, że po prostu wydaje mi się, no, że to może trochę niepro, nieproporcjonalnie polecieć i być naprawdę drogie. Może nawet się zaopatrzę w dwa albo trzy czy coś takiego, więc nie jest, są to jakieś kosmiczne ilości, ale no pewnie kupię. Ogólnie rzecz polecam to bym nie powiedział. Wydaje mi się, że to może być tak różnie dosyć z tym. I co więcej ogólnie w tym filmie. No, Revolver R8, jak widzicie, leci do góry. W ogóle Train całkiem ciekawie się zachowuje. Nie będę się na temat Traina wypowiadał, bo już tyle głupot wypowiedziałem, że już chyba musiał naprawdę jeszcze jeden film nagrywać. Nie chcę. Naprawdę, bo to idiotyczne. I bez sensu. Too, no, day. A tak, nie ziebaj, kurwa. A tak, który Next team stoi w miejscu. Pryzmaty... <rzt> Trochę... No to pieprzą się po prostu, nie, nie ma co o tym mówić. No to jest głupie, głupie działają, ale co ja będę oprezmat tak wam mówił. to ogólnie jest ciekawe dosyć. Ono ma naprawdę jakieś wahania nastroju. Bo raz mówi tyle, raz mówi tyle, raz mówi tyle, a raz powie tyle. I raz powie nic, raz powie miliony i potem ukradnie pieniędzy gazylion i takie rzeczy właśnie się dzieją. No, czy coś jeszcze ogólnie można powiedzieć? Nie wiem, ta naklejka podobno jest fajna, bo tam leci jakoś do góry i w ogóle. Ale ja mam to jakoś wydupię. No. Mam nadzieję, że pomogłem wam w czymś tam. Sorry za ten film, naprawdę. To tylko dla numerków. Ten film. Nie, no, nie, ale chciałem coś nagrać w sumie, a widziałem ten revolver, a wiem, że w niego będę inwestował. To może wam się przyda jakoś ten film.